No i proszę bardzo, dżentelmeni ćwiczyli potężnie do tego meczu, rozegrali pełną B oficjalną, B o piątkę w ramach treningu i ją wygrali. Czy tamten sukces zostanie przy... Zawodniku, który przecież jest jednym z lepszych, jak nie najlepszym strzelcem na Bałkanach. Natomiast no myślę, że VZZ też musi troszkę jeszcze się dotrzeć z tym składem. Natomiast porozmawiajmy o tym ganku, który może tutaj nadchodzić. Pamiętajmy, Mumus gra bez flasha, ten gos już odpalony, on wie, co się święci. Mumus przerzucony prosto w ręce Badlega, Badlega to będzie pierwsza krew dla niego. I dżentelmeni rozpoczynają dobrze jak nigdy. A bez aftershocka, oczywiście Glacial Augment w tej sytuacji przeciwko Xin Zhao potrafi pomóc, no ale ona przyjmuje... Chiles, czy zostanie tutaj trafiony klatką? To może być dla niego wyrok śmierci. Jest klatka, jest Sonic Wave, jest martwy Merciless. I na wycieczce złapany Wojtku i może to rzeczywiście te oficjalne screamy w formacie BO5 pomogły, a... Może musieli Mycha się przetrzeć po prostu na oficjalach. Słuchaj, grają tacy zawodnicy właśnie jak Badlega, pierwszy raz w Ultralize przed większą publicznością. Ręce mogą się trząść, a dobrze wiemy, że należy dla optymalnych rezultatów wyzbyć się strachu. Tak, to też... Pień rywalizacji. Aha, teraz sztuczka magiczka. Oho. Od Zero Tenacity. On nie wie, ale on chyba nie zamierza się dowiadywać. No. Nie, Badlega po prostu leci do odcina, ale musi odpowiadać swoim ultimatem, bo nie ma tutaj slipera w pobliżu. Więc Badlega jedynie przerwał recone, które nawet nie były zainicjowane przez tak. VZZ oraz Wojtusia. Umówmy się, to był błąd. Zrozumiałbym, jeżeli Badlega chciałby rzeczywiście przerwać recone, bo zawodnicy Zero Tenacity chcieliby przerotować. No ale to była bardzo dziwna decyzja. No, po prostu spalił ultimate. To on zaznaczył teren. Tak, zaznaczył swoją dominację. On tutaj rządzi, jak kto rządzi pod wieżą? Wojtuś musi się ratować, został podpalony. Wind Becomes Lightning nie znajduje celu, ale Addison znajdzie ten ostatni strzał i eliminację dla siebie. I proszę bardzo, jedna z odpowiedzi, dla których mogliśmy się rzeczywiście spodziewać Alistara, no to takie zanurkowania. Tak? Nawet zanurkowanie Mycha. Tak jest, tutaj z trzech zawodników. Grzybek nie trafia ultimatem, jeszcze próbuje ratować się swoim flashem, ale jest na miejscu sobie, jest dokłada obrażenia i zgarnia tego fraga. To, że pojawił się dosłownie kilka sekund Grzybek temu typuje. Smok podniebny. Mamy Grzybka, tak samo również na dolnej alejce, podobnie jak Mumusa. I będzie totalnie z boku tego neutralnego obiektu, rozpoczęte zostaje przez dżentelmenów. Tak jest, czakramy ma Addison, więc obserwujcie go w tej sytuacji. Chyba Zero Tenacity po prostu się tu spóźni. Tak, nawet nie próbowali. Poleciał jakiś leniwy Sonic, coś zadziało się na górnej alejce, a dziać się będzie, bo pojawi się już tam Badlega. To będzie próba zanurkowania, ale mamy jeszcze Wojtusia, więc Mumus, on nie musi jednak czuć się szczególnie zagrożona. Badlega, on za to musi stąd zwiewać. Jednak inicjują zawodnicy Z, ten mam zagrane ultimate przez Wojtusia. Do tego Mumus, on dokłada swojego sporo obrażeń w kierunku Badlegi, a także slipera. Mimo tego odpalnego ultimate'u niemalże tutaj Alistar upada. Wojtuś dalej leci za rywalem, ale Addison odpowiada grawitom, zatrzymany rywal. Ale Ryuzaki też w dobrym momencie perfekcyjnie jeszcze obija Addisona. W międzyczasie z Chesnem się pojawił. Mumus, on zbyt wiele nie traci, za wyjątkiem tej wieży pierwszego poziomu z Heraldem mogą wziąć jeszcze tier 2, ale raczej ZTN taką wymianę bierze w ciemno. Tylko problem jest w tym momencie taki, że jeżeli bierzesz drugiego Heralda i ten smok wstał i nie zagra, może im pozwolić właśnie wyłapać jeden z wrażliwych. Zobacz, Zero Tenacity tu jest ślepe. Uleciał Scattered Wick, trafił na rel, lekko obita, na razie nie ma za tym follow'u. Grzybek jest na pierwszej linii, Badlega szuka tej inicjacji, ale póki co jedynie obijani na odchodne przez VZZ'ego. Do tyłu, trzeba czekać na cooldowny Syndra, a to może być dobry moment dla Zero Tenacity, żeby wejść, ale jednak cóż za engage! Robi to Alistar, podrzucony Mumus, ale pierwsza eliminacja dla Mercylessa, jednak na rel Wojtusia, już teraz nie ma Badlega. Niski poziom zdrowia, Mobity musi uciekać, jeszcze się czekamy, ale on tutaj nie upadnie, ale VZZ ma dobrą pozycję, zgarnie tą eliminację, ma jeszcze przyspieszenie, ma rakietę, wysadzony. Został Addison, a bez niego VZZ może teraz lecieć po każdego zawodnika dżentelmenów. To jego teamfight, to wygrana dla ZTN. I czerwone wzmocnienie dopaliło Mercilessa, Wojtku. O rany, trzy zabójstwa dla strzelca Zero Tenacity. To był tak świetny. Do razu ta gra nie wygląda wcale fatalnie dla dżentelmenów, jednak dusza Smoka Górskiego jest tak dobra dla ZTN przeciwko kompozycji dżentelmenów. No a mamy inicjację, mamy wejście w slipera oraz w... Ojejku, w Grzybka, który momentalnie upada nam podczas tej walki. Z nowej Mercilessa. Z jedną eliminacją. Wchodzi bardzo głęboko Badlega i zgarnia eliminację na przeciwnym AD Carry. To jest strzał dżentelmenów. Dżentelmeni mogą jeszcze zwyciężyć tej walkę drużynową. Mumus, on kupił sobie odrobinę czasu jeszcze swoim zegarkiem. Addison był na dobrej pozycji, ale nie mógł pozwolić sobie wejść dalej za rywalami. Dżentelmeni tracą trzech swoich zawodników przez Bexa, który jeszcze szuka swoich rywali, patrzy, czy aby na pewno nie podchodzą pod Barona na Shora.
Przejmowanie mida po prostu przez Zero Tenacity, ale nie pójdą dalej po tier 2, bo wiedzą, że coś tutaj może się kroić. Oni muszą cały czas trzymać tę wizję. Wiedzą, że ten Nashor jest szybki, ale nie aż tak, żeby padł dosłownie w parę sekund. Zdjęta tarcza Mercedesowi przed momentem za pomocą Sonic Wave Alicina. Za ścianą jest Ryuzaki, który się czai na Badlega i wchodzi już bardzo głęboko. Badlega odpowiada swoim ultimatem podrzucony przez Nashora, ale Mumus, on jednak w innej części tej walki rozpoczyna objazd Nipera do połowy punktów zdrowia. Jeszcze piękny kopniak, podrzucony zawodnik prosto w ręce Sepexa. Ten ultimatem już spore problemy narobił. Gentlemanom, Badlega żyje, mocno obity, ale jednak Addison wciąż utrzymuje się na nogach. Do tego posłany Moonlight Vigil i próbują nareszcie zabić Ryuzakiego, ale jakim kosztem? W innym miejscu tej walki drużynowej upada również Sleeper. 200 lata Feliosa, uwaga, to są te brońki, tylko żeby nie wszedł do tego krzaka, tutaj oczywiście Sebex zatknął swoje E, to by było dużo obrażeń i Addison idzie na okrętkę, oczywiście ma jeszcze tę hopkę, może nią przeskoczyć, ale to izoluje Badlegę, ten chyba upadnie od Lux, tak jest, Sebex dokłada jakże ważne obrażenia i udaje się Zero Tenacity wyjść z tego teamfightu cało. Ale nie było to proste. Zero Tenacity sporo się tutaj musieli namęczyć. Mają dużo. Z pozoru wyglądało to ponownie dla nich znakomicie. Ale jednak dżentelmeni walczyli jak prawdziwe lwy. Musi depnąć. I zobacz, że typuje bardzo, bardzo głęboko, chociaż dąży dołączyć do swojej formacji. Jeszcze zatem nie mogą tego przeforsować, nie mogą przyjść od razu na smoka. Ba, pamiętajmy, że ani jedna, ani druga formacja nie ma jeszcze swoich junglerów. No tak, ale mają Lux, Wojtku, musisz o tym pamiętać, to jest mają sporo obrażeń. To też jest duży burst, więc zerknijmy, czy Syndra, czy Lux, kto będzie tutaj lepszy, kto będzie w stanie zgarnąć tego smoka bez junglerów, bez smite'ów. Żeby jak ofensywnie... Ale akurat smok się zresetował, a resetuje także Addison rywala, zgarnie tej nam eliminację. Odpowiada jednak Bumus na przeciwnym top lanerze, Grzybka już z nami nie ma. Addison trzyma niezłą pozycję, Sleeper go obroni, ale na ile? Do tego jeszcze z Gale Force'em Addison był w stanie sięgnąć po przeciwnego topa, ale wciąż żyje VZZ i to on na naszej wizji z 6 fragami. No i zobacz, no Addison, on nie może nic po prostu zrobić. Ten Lux wzięta na mida tutaj przeciwko Afeliosowi, to był strzał w 10, w 11, w 12, jeżeli takowa byłaby na tarczy. Jest taki wolny, mają przecież Jinx oraz Gwen. Tak jest, na tnie, szybciutko tymi nożyczkami, a zobacz na pozycję Wojtusia, on może być absolutnym bohaterem, chociaż jeszcze go nie sprawdzają, teraz odpala ultimate. Ale już w międzyczasie ten Baron został zrobiony, pamiętajmy, że ten mają duszę smoka górskiego na sobie, z ultimate'em Sebex jest na dobrej pozycji, Grzybek musi się już stąd wycofać. Addison w zamieszaniu. Jest pierwszą ofiarą tej walki, może nam się rozpędzić VZZ, łapie drugiego fraga, nie będzie triple killa, bo też Ryuzaki zgarnie dla siebie dwa, ale ostatecznie triple killem Grzybek dla VZZ'ego. Tak jest i Zero Tenacity, oni biorą Nashora i oni biorą teamfight, Wojtku. No nie chce mi się wierzyć w to, że zagranie będzie przypieczętowana przez bałkańską ekipę. Nawet może i w tym momencie. Jest taka szansa, te deftimery są naprawdę długie mycha. Gentlemani zostali całkowicie rozbici. Idą po bazę. Potrzebowali duszy, potrzebowali Nashora, potrzebowali kilku świetnych teamfightów, ale też świetnego zrozumienia swojego draftu. Zero Tenacity. Jeżeli mają grać w ten sposób przez cały sezon, no to rzeczywiście zaczynamy nabierać do nich ogromnego respektu. Może ten pierwszy tydzień niekoniecznie po ich myśli, ale tutaj pokazują spokojne, stabilne i przede wszystkim skuteczne League of Legends.